Szanowny panie merze, panie i panowie radni miasta Wilna, panie ambasadorze, drodzy państwo. Chciałbym serdecznie podziękować za ogromne, ważne dla mnie wyróżnienie statuetką świętego Krzysztofa. To dla mnie ogromny zaszczyt i duma, że jestem uhonorowany tym niezwykle ważnym wyróżnieniem i że wśród dotychczasowych wyróżnionych, między innymi jest Tomasz Węclowa, wielokrotny gość w Gdańsku. Wilno to dla mnie wyjątkowe miasto, szczególne miasto, rodzinne miasto. Nie tylko dlatego, że z Wilna pochodzi mój tata Ryszard, ale też dlatego, że moja pierwsza podróż zagraniczna w dzieciństwie właśnie wiodła mnie do Wilna. Wtedy jeszcze Wilna, stolicy Sowieckiej Republiki, Wilna okupowanego przez Związek Sowiecki. Dzisiaj Wilno to stolica niepodległej Litwy. Szczęśliwy jestem, że mogę być uhonorowany tą nagrodą. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali o uhonorowaniu mnie tym ważnym wyróżnieniem. Tą drogą telewizyjną chciałbym podziękować i życzyć radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Oby rok 2012 był szczęśliwy dla wszystkich mieszkańców Wilna. Dziękuję bardzo.